DTS.com od centrum Gliwic. Chciałbym się dostać do centrum handlowego Europa Centralna, czyli w okolice węzła Sośnica w Gliwicach. Oczywiście zjeżdżam z DTS-ki na autostradę A4. Na samym zjeździe widzieliśmy ograniczenie do 50, mimo że już jesteśmy na autostradzie. Natomiast wracając do celu mojej podróży, Europa Centralna, jedno z największych centrów handlowych w Europie, wobec czego no mam nadzieję, że dojazd tam jest odpowiednio oznakowany i czy to z autostrady A4, czy z A1, czy z DTS-ki, że ten dojazd jest odpowiednio oznaczony. No tutaj na drogowskazach nie mam nic na temat zjazdu na Europę Centralną. Miałem tylko do wyboru Gliwice Tychy, drogę krajową 44 oraz dalej kontynuowanie jazdy autostradą. Te znaki nam się tutaj powtarzają, czyli możliwość zjazdu czy to w kierunku Tychów, czy Gliwic do drogi krajowej 44. Nie ma żadnej wzmianki o tym, że tutaj byłby zjazd właśnie w kierunku Europy Centralnej. Natomiast co ciekawe, po mojej prawej stronie już tą Europę Centralną widzę. Tam już widać drogę, która do tegoż właśnie centrum handlowego prowadzi. A nie mamy żadnego zjazdu, co gorsza, nie mamy oznakowania prowadzącego w kierunku tegoż centrum. Tutaj zjazd jest w kierunku Wrocławia. No cóż, wobec tego spróbujemy jeszcze raz. Jedziemy w kierunku Katowic. Spróbujemy, że tak powiem, jeszcze raz, jeszcze jedno podejście zrobić do tego, aby na to centrum dojechać. Jak widzimy, zero znaków, czy w ten sposób się tam dostaniemy, czy też się nie dostaniemy. Sam zjazd, jak widzieliśmy, oczywiście z ograniczeniem prędkości. Te ograniczenia to jest wynik tego, że tutaj po prostu dosyć spory łuk. Aczkolwiek jedzie się tutaj całkiem sympatycznie. Bardzo fajnie te łuki wyprofilowane. Szeroko, także nie ma tutaj żadnego ryzyka. No to cóż, najbliższym jakimś zjazdem znowu spróbujemy podejść. Coś tam na drogowskazie było, ale to były akurat Pyrzowice. Więc znowu, no, co tutaj wybrać? Również zjazd na Pyrzowice, na Łódź. No i tradycyjnie Gliwice, Tychy, droga 44. Cóż, jedziemy dalej, nie jedziemy w kierunku Łodzi. Spróbujemy do drogi 902, czyli DTS-ki, z której przyjechaliśmy. Znowu, jak widzieliśmy chwilę temu, ograniczenie prędkości. Znowu taki dołem, podejrzewam, też jakaś tam odnoga tej drogi była. Cały czas generalnie szukamy oznakowania. O tym przypominam. O tym przypominam. Szukamy tych znaków. Tutaj żadnych znaków nie mamy poza ograniczeniami. Znowu 40. Łuk najpierw w prawo, następnie będzie łuk w lewo. Już wyjeżdżamy na prostą, na taki podwieszany most. Od prawej strony tutaj mamy wjazd w kierunku Gliwic od A4, jadący z kierunku Katowic, tutaj wjeżdżają właśnie po naszej prawej stronie. No, natomiast tutaj już wiem, gdzie jestem, więc wiem, w jaki sposób sobie do tej Europy Centralnej dojadę. Natomiast czy tak to powinno wyglądać, że ja wiem,
więc mam możliwość dojazdu? Nie. To powinno być dla osób, które nie wiedzą, powinno być odpowiednie oznakowanie wcześniej. Tak to powinno wyglądać. Centrum handlowe po naszej lewej stronie. Tutaj niestety zero jakiegokolwiek oznakowania. Centrum, gdy było otwierane, reklamowało się jako jedno, jeżeli nie największe, to jedno z największych centrów handlowych w Europie, a nie ma znaków, w jaki sposób do nich dojechać. Znaki są tylko dla Gliwiczan. Teraz dopiero łaskawie pojawiły się znaki o tym, że możemy jechać w lewo w kierunku centrum handlowego Europa Centralna. Skrzyżowanie z sygnalizacją. Jadę tutaj w lewo, czyli lewy skrajny pas. Tak jak nas prowadzi pas ruchu, sobie wyjeżdżamy i na tym pasie już zostanę. Natomiast widzimy, już gdzieś teraz powinno znowu być oznakowanie. Ja w tym momencie nie wiem, na jakim pasie powinienem się właściwie ustawić, aby pojechać. Czy to w kierunku Mikołowa, czy w kierunku centrum handlowego. Ja akurat jadę dobrym pasem. Mówię to, bo wiem, a nie, bo tak mi mówią znaki. Znaki pojawiają się dopiero w momencie, gdzie za kilkanaście metrów już nie będę miał możliwości zmienić pasa ruchu. I chciałbym jechać w kierunku Mikołowa. Przy dużym natężeniu ruchu będę blokował ruch. Tak niestety wygląda to oznakowanie. Już tuż, tuż, tuż. Ostatnia prosta, można powiedzieć, przed wjazdem na centrum handlowe. Przed nami dość ciekawe miejsce. W pierwszej chwili zastanowienie, dla kogo jest stop. Stop jest dla tych, którzy wjeżdżają tutaj z tej prawej strony. Pamiętajmy, znaki w Polsce ustawiamy po prawej stronie. Po lewej mogą być tylko powtórzone. Czyli ten stop dotyczy tylko tych, którzy są na tej drodze z lewej strony. Jesteśmy na rondzie, z którego będziemy już zjeżdżać typowo na parking centrum handlowego. Zjechałem drugim zjazdem. No i wreszcie po długich, długich bojach udało się dotrzeć do centrum handlowego Europa Centralna. A dotarłem dzięki temu, że cokolwiek wiedziałem, gdzie jestem.